Taki czas przyszedł, że pierwsze zwycięstwo to na wyjeździe by się przydało jak najbardziej, jakąś tą serię podtrzymać, przede wszystkim punktową. Jaka ona będzie, każdy wiadomo, żeby chciał te 3 punkty. A z drugiej strony wiemy, że ta Arka chyba dobrze wygląda od początku, bo te punkty zdobywa. W pucharach też ciekawie gra, także zapowiada się dobry mecz. Arka drużyna niepokonana dotychczas, ale Wisła Płock pokazała, że można tam punkty zdobyć. Ja osobiście nie widziałem tego meczu, a tylko sam suchy wynik i no więcej nie mogę powiedzieć, bo nie wiem jak to wygląda. Oglądałem trochę z Midland tego meczu i rzeczywiście wtedy to bardzo dobrze wyglądało, zwłaszcza tam organizacyjnie z tyłu w defensywie, ale wiadomo, że to zupełnie inny mecz, inna ranga i inna publiczność, która tam się zjawiła. Czy ten drugi mecz z duńskim zespołem może wpłynąć na formę Arki w poniedziałkowym meczu z Wami? Myślę, że no trochę w jakichś tam procentach na pewno, bo sam z doświadczenia wiem, że jeżeli grasz co 3 dni, to tymi samymi meczami dochodzisz, bo praktycznie nie trenujesz jakoś tam w mocnych dawkach, tylko tymi meczami dochodzisz, bo grasz co 3 dni i nie pozrzewa Cię nic więcej. I tak też będzie pewnie z Arką. Nie wiem, czy na tyle, nie wiem, mówię, jak ja gdzieś tam grałem, mieliśmy dosyć szeroki skład, czy to w Lechu było, w tych pucharach i mogliśmy się wymieniać tak jakby 1-1. Nie wiem, czy Arka ma na tyle szeroki skład i na tyle umiejętności tych zawodników rezerwowych, którzy zastąpią pewnie, bo jakieś tam zmiany będą, podejrzewam. Nie wiem, czy 1-1 równoznacznie ze składem pierwszym. Wam, Mateusz, sił do biegania nie brakuje, co pokazał ten mecz teraz z Krakowią, 30-stopniowy upała. A goniliście do końca. No tak, ja też z czystym sumieniem mogę za siebie powiedzieć, że takie przygotowania, jakie były, czyli no bardzo mocne, mi odpowiadają, bo ja się lepiej czuję, jeżeli przysłowiowo dostanę w dupę i wtedy się lepiej czuję i to procentuje dopiero za jakiś czas. A dosyć szybko tutaj to, jak mówisz, z boku wygląda dosyć fajnie i w tym przede wszystkim upale. Jeżeli miałbym wybór minus 20 czy plus 20, to pewnie bym wybrał te minus 20. Ale no mówię, no to boisko i pogoda, wszystko jest takie same dla obu zespołów i to my raczej w tej drugiej połowie, zwłaszcza nie wiem, z piłką myślę, że też to miało duży wpływ, że jednak tą piłką graliśmy i ta Krakowia biega za tą piłką i po prostu padła. Środek pola coraz lepiej wygląda, widać, że się bardzo dobrze rozumiecie. Doszedł też Cwijanowicz, który pewnie trochę będzie musiał się zgrać z Wami i też potrenować, żeby złapać formę, ale chyba jest z kim wybierać i to dobrze wygląda po prostu. No tak, na dzień dzisiejszy, myślę, no to od początku sezonu, od tych 3 kolejek myślę, że możemy sobie spojrzeć w lustro i na siebie w szatni i powiedzieć, że po prostu wykonujemy dobrą robotę. No wiadomo, wynik o tym, o czym mówimy, jest sprawą drugorzędną, bo jeżeli mówimy tam o poszczególnych formacjach czy osobach, to się zgodzę. A tak, kolejny zawodnik przyszedł, ale chyba on bardziej na numer 10, dlatego no zgrania na pewno, no czasu nie oszukamy i zawsze będzie potrzebny dla tych nowych zawodników, a wiadomo, że też napastnik przyszedł, także kolejne osoby przychodzą, a to okienko dalej trwa, dlatego niewiele rzeczy jeszcze może się wydarzyć. Pewnie można się spodziewać takiego twardego meczu, no bo wiemy jak gra zespół Leszka Łazińskiego, każdy kolejny, a Wy też ma tutaj do końca jakby ten koroniowski charakter, jest to zdrowie zostawiacie, więc będzie ostro. No dokładnie, no Arka też tak wiadomo podkręcona przez trenera Łazińskiego, chyba te jego zespoły zawsze charakteryzowały się tym i przede wszystkim pewnie na pierwszym miejscu było to brane pod uwagę, a no u nas mówię, cały poprzedni sezon, od początku tego sezonu raczej nogi nikt z nas nie odkłada, także też się zgodzę, ale na końcu i tak zweryfikuję jakieś tam umiejętności piłkarskie, a nie ta walka, bo walka walką, ale i tak liczy się to, co w sieci. Czyli Wy jeszcze są po stronie Korony, czy po stronie Arki? Nie, ja w sumie bym powiedział, że po naszej stronie i to na dzień dzisiejszy pokazujemy w lidze i taką swobodną tą grę w piłkę i widać, że nam nie przeszkadza.